W przeciągu zaledwie 3 godzin centrum Sokołowa Małopolskiego galicyjskiego miasteczka nieopodal Rzeszowa zamieniło się w gliszcza. Tragiczny pożar na szereg lat wstrzymał rozwój miejscowości. Pożary przez wieki były plagą miasta, w którym dominowała drewniana zabudowa. Poprzedni wielki kataklizm miał miejsce jesienią 1863 roku, trawiąc sporą część zabudowy. Według szacunków spłonęło wówczas 150 do 170 domów, głównie tych zamieszkałych przez ludność żydowską, stanowiącą wówczas około 40% populacji. Przełom XIX i XX wieku był jednak dla miasteczka okresem rozwoju. W 1900 roku zamieszkiwało tu 4844 mieszkańców. Liczba ta w 1904 roku wzrosła do prawie 5000. Szczęśliwy okres w życiu Sokołowian brutalnie został przerwany 25 lipca 1904 roku. Kroniki milczą na temat szczegółowych przyczyn dramatu, który rozpoczął się około godziny 8. Podawane przez nie dane są jednak zatrważające. W przeciągu zaledwie paru godzin ogień pochłonął, jak skrupulatnie wyliczono, 581 domostw. Około 700 rodzin straciło dach nad głową i często cały dorobek życia. Spłonęły najważniejsze budynki w miasteczku: drewniany kościół, farny i synagoga, urzędy gminny i skarbowy, apteka, parafialny szpital, żydowska szkoła i nieukończony jeszcze dom ludowy. Ostało się jedynie 130 domów chrześcijańskich i 10 żydowskich. Pożar okazał się nie tylko jednorazową katastrofą. Wstrzymał rozwój miasteczka na długi czas. Zgliszcza opuściło wielu mieszkańców, zwłaszcza narodowości żydowskiej. Nasiliła się emigracja, zwłaszcza tych zamożniejszych obywateli do Stanów Zjednoczonych. Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców następował spadek znaczenia tej miejscowości. Tego procesu nie powstrzymało ani szczęśliwe wyjście Sokołowa z I wojny światowej bez większych zniszczeń, ani odzyskanie niepodległości. Kolejno wyprowadzono stąd urzędy, m.in. Urząd Podatkowy, mimo że miasteczko znalazło się na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego i w stosunkowo niedużej odległości od rozwijających się centrów przemysłowych, jak chociażby Rzeszów, Stalowa Wola czy Mielec. Nie powstały tu żadne liczące się zakłady przemysłowe. Zrezygnowano nawet z planów przeprowadzenia przez miasteczko linii kolejowej. Efekt był taki, że w przeddniu wybuchu II wojny światowej mieszkało tu ponad 1000 osób, mniej niż przed pożarem. Po pożarze usiłowano wprowadzić obowiązek stawiania w miasteczku budynków murowanych. Życie jednak zweryfikowało te plany, mimo iż faktem jest, że liczba ceglanych budów znacznie wzrosła. Pojawiło się więcej gmachów piętrowych. Spadku znaczenia nie wstrzymały nawet próby odbudowy i nowych inwestycji. W 1907 roku rozpoczęto budowę ratusza, zaczęto układać trotuary, a w 1908 roku przystąpiono do budowy nowej świątyni katolickiej. Co ciekawe, finansowo pomogła w niej ostała w Sokołowie ludność żydowska.